Tragedia. Muszę się przybliżyć trochę, bo nie widziałem semafora. No, z 5 minut opóźnienia nic będziemy mieli. Dobra, mamy wjazd. Znaczy no wyjazd. Nie patyczkujemy się po prostu. Dynamicznie ruszamy. Dodając mocy. Borowiki. Było bardzo delikatne do hamowania. No nawet 6 minut opóźnienia mamy, widzę. Trzeba dynamicznie ruszać. Teraz aż do półtorej prawie po zmęczeniu. Przy bocznikowaniu, no. To już sporo. Teraz mogę. Weź się zepsuło.
ograniczenie do 10 na godzinę? Co to ma być? Jeszcze takiego ograniczenia nie widziałem. Pierwszy raz się z tym spotykam, to na starym Jaworze. Cóż, no to hamujemy, nie? Nie za ostro. A tu już się zaczyna w ogóle swoją drogą. To te trochę ostrzej. Bardzo niedozwolona czynność on wykonuje. A czemu na tym mostku jest ograniczenie do 10, to ja nie wiem. Ale puste pole. Tu jest ładne drzewko, a tu jest puste pole. Aha, czyli cały czas na kanale czwartym podróżujemy. Wjazd podany. Hamujemy, nie? I tutaj mamy 6 minut opóźnienia. I to jeszcze w tej jasnowidzie. Łączę długi czas oczekiwania. Witam serdecznie, panie Michu.
48, a jest 54, odjazd łączny. 6 minut. Odjazd, jedziemy. Nie ma czasu. Trzeba co robić? Możecie Państwo dokończyć. Nie ma czasu, trzeba. No. Dalej na czacie. Wiadomości, proszę. Widać, nikt mnie nie ogląda, to widać mi nie odpowie. Pokazuję, że trzy osoby oglądają. Ja. Wydaje mi się, że to SM-42 się lepiej rozpędzało od SU-42. Takie jest moje zdanie. Nie będzie wjazdu. A skąd pan wie? Bo nic nie odpowiedział. Znaczy się, że nie będzie. Drzewo powalone. Zdarza się. Odrzanka, Wrocław, Szczecin. Tak? Chyba tak jak chłopu nas zostanie na Odrzanka, Wrocław, Szczecin. No co, no było drzewo powalone i tyle, no. Trzeba stanąć. No bo jest po boku, no to nie trzeba stanąć. Na 1000 metra kabla do sterowania magistralą kolejową i go spawał, by pozyskać coś. Serio? 1000 metra? Chyba mieć ciuch. Całkiem możliwe. No, dzisiaj będzie skromny ten spadzik, bo tylko dwa wagoniki, ale... Dwa i tak lepsze niż jeden, bo scenariusz jest stworzona pod jeden wagon. Misja. My i tak idziemy z dwoma. Uznałem, że jeden wagon, no to też trochę za mało. Bo
Służba ochrony i do sprzątnych wajd. No dobrze, że pracuję. Ten stary Javor to niby jest energia dobrej jakości dla mocnych komputerów i tak dalej. A jakoś tutaj nie mam żadnych ścinek, nie mam niczego. A na przykład na takim Rowinowie, która też jest scenarium dla dobrych komputerów i dobrej jakości, mam ścinki. Taki dziadek, który mieszkał przy przyjeździe i w nocy przeszkadzał mu gąb na sygnalizatorze. No, no jak się mieszka przy przejeździe, to to zazwyczaj w nocy też to słychać. Po co się wprowadzał? Abym zobciął kabel i dzwonił. Jeszcze lepiej. Ale za sobie załatwił ciszę i spokój? No załatwił. Tego spowodował niszczenie imienia. Chyba mienia, a nie imienia. Jak odciął sobie kabel, no to wiadomo, że spowodował. Ja nie wiem, jadę rozkładowo, nie? Z prędkością, taką jaką powinienem. I nadal zyskuję dodatkowe opóźnienie. Łączę wjazdy z opóźnieniem 6 minut, a tam wyjechałem z opóźnieniem 6 minut. Ja tego nie rozumiem. Ktoś tu strasznie napięty rozkład zrobił. Hamujemy, nie? Się przesiądziemy teraz na tą stronę. Będziemy się stąd patrzeć. Na hamowanie. Zmieścimy się w stacji tak, na spokojnie. W ogóle jak wysoko tu jest peron. No i pięknie. Dla wagonów piętrowych? O, nie dość, że jest taki kawał od peronu. Od kiedy to z peron jest taki kawał od wagonu? Się ktoś nie postarał, naprawdę, robiąc tą stację. Przecież to, co to pasażer ma, to nie wiem, przeskoczyć.
Jesteśmy opóźnieni tylko o 7 minut. Jakby ktoś się pytał. I widać, że to nie Polacy robili. No nie wiem, te 3 wina i w ogóle to jest ograniczenie do 20. Nie wiem po co i dlaczego, ale dobra. Sporo tak? Że im będzie. No i co, że przejazd to ograniczenie do 20 musi być? Dobra, jedziemy. Pełna moc. I bocznikowanie do tego, no. Chyba do 1,5 kA możemy jechać, nie? Ej, na ostro, na ostro. Ostro, siostro.